Notowania euro-dolara przebiegają w tym tygodniu pod dyktando bankierów centralnych, zresztą jak ostatnio często bywa. W tym tygodniu czeka nas spotkanie Europejskiego Banku Centralnego, w trakcie którego zostanie ogłoszona kolejna decyzja o stopach procentowych. Przed samym spotkaniem obserwujemy lepsze umocnienie się euro. Jest to spowodowane przede wszystkim znacznie lepszymi perspektywami rynkowymi. Ceny ropy rosną, razem z tym indeksy. Wobec tego jest również dużo większa nadzieja na odbicie inflacji. I z tego też powodu Europejski Bank Centralny nie powinien zabrzmieć gołębio. Z całą pewnością stopy procentowe nie zostaną obniżone oraz nie zostanie również rozszerzony program skupu aktywów. Rynek spodziewa się generalnie bardziej jastrzębiego wydźwięku Europejskiego Banku Centralnego, choć mimo wszystko należy pamiętać, iż sytuacja na rynku wciąż jest bardzo niepewna i z tego powodu Mario Draghi z pewnością nie będzie chciał zabrzmieć zbyt optymistycznie, by później musieć się z tego wycofywać, co byłoby ryzykowne dla rynków. Jakich poziomów cenowych w związku z tym możemy się spodziewać? W ostatnim czasie notowanie euro-dolara przebiegały w granicach 1,12-1,14 ze względu na oczekiwania co do nieco bardziej jastrzębiego wydźwięku decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Spodziewałbym się podejścia raczej w górną granicę tych ostatnich notowań, czyli 1,14. W chwili obecnej notowania już się znajdują na poziomie 1,13,5, wobec czego ten potencjał wzrostowy mimo wszystko jest mocno ograniczony.